bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Wysoka Rado, przeskoczyliśmy bardzo szybko nad tymi sprawozdaniami. Natomiast wiem, że w przypadku PWiK planowane są duże inwestycje. Z tego sprawozdania być może nie doczytałem, ale są przychody i te przychody są w granicach 16 milionów złotych. Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sprawa z dochodowością w spółce i jak to się ma w przypadku planowanych inwestycji. Czyli interesują mnie kredyty, na ile lat, jaka szansa jest na spłatę, ewentualnie jaki to będzie miało wpływ na kwotę związaną ze sprzedażą wody i odbiorem nieczystości. Bardzo bym prosił, jeżeli ktoś jest ze spółki, bo wiemy, że te inwestycje planowane są wielomilionowe, czy bardzo prosiłbym. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, istotnie jeśli chodzi o przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, realizujemy bardzo duże inwestycje. Inwestycje, których łączna wartość no, sięga powyżej 70 milionów złotych. Ostatnio zawarliśmy z Instal Warszawa umowę na 62 miliony złotych. Dotyczy modernizacji oczyszczalni ścieków. I to jest chyba największa inwestycja w historii firmy. Realizowana jest z udziałem środków unijnych, podobnie jak szereg jeszcze innych mniejszych inwestycji. To finansowanie to jest około 40 milionów złotych, czyli jest to finansowanie znaczne. Ja tylko przypomnę, że po to, żeby rozstrzygnąć ten ostatni przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków, no wcześniej unieważniono 3 przetargi. Właśnie ze względu na to, że były drogie i firmy nie stać było na finansowanie tej kwoty, inwestycji o tych kwotach. Dlatego zdecydowaliśmy się na ograniczenie zakresu w taki sposób, że inwestujemy tylko w część technologiczną, która decyduje o osiągnięciu wskaźnika rezultatu. I to daje gwarancję utrzymania stabilności finansowej firmy. Nasze finanse są w dobrym stanie. Kredyty, które w tej chwili mamy, są regularnie spłacane. Te, które są planowane do zaciągnięcia, mieszczą się w granicach finansowych spółki. Nie przewidujemy, aby te inwestycje miały znaczący wpływ na cenę wody i ścieków. Ta cena nie powinna wzrosnąć w perspektywie kilku lat więcej jak o powiedzmy 10%. Więc w granicach można uznać, w granicach wzrostu inflacyjnego. Jeżeli chodzi o kredyty, stan finansów, to bardzo proszę panią dyrektor Krupę, aby szczegółowo powiedziała, ile mamy kredytów i jak wygląda stan finansów firmy. W tej chwili spółka ma jeden kredyt, który spłacamy od 2016 roku. Ten kredyt był zaciągnięty na finansowanie stacji uzdatniania wody na ulicy Mireckiego. Kredyt wynosił 6 milionów 200 tysięcy. W tej chwili zostało nam do spłaty 1 milion złotych. Spółka podpisała w ubiegłym roku umowę z Narodowym Funduszem na pożyczkę, która ma uzupełniać wkład finansowy do inwestycji, które wymienił nasz pan prezes. Tej pożyczki nie uruchomiliśmy, ona czeka na ruszenie tej inwestycji.
na inwestycje, na modernizację oczyszczalni ścieków i modernizację stacji uzdatniania wody na Kędzieraku. Także poprzedni kredyt, który jest już na ukończeniu i do końca roku, znaczy do pierwszego kwartału przyszłego roku spłacimy go zupełnie. Nie nałożą nam się kredyty jeden na drugi, gdyż inwestycję, którą w tej chwili już rozpoczęliśmy, będziemy dopiero finansować w przyszłym roku. W tej chwili trwać będą projektowania i finansowego zaangażowania nie będzie w tym roku. A wiecie Państwo, że rok trwają nasze tutaj podchody do tego, czy możemy spółki kontrolować, czy nie możemy. Różne interpretacje. Ostateczna decyzja to jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który mówi ostatecznie, że tak, czyli komisja rewizyjna będzie mogła kontrolować spółki komunalne i myślę, że w naszym planie kontroli na przyszły rok taki punkt się znajdzie. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.